Pytanie brzmiało, że czy rozumiem, co robić, czy jak uniknąć, czy wypalenia. Wypalenie może być zawodowe, ale nie chrześcijańskie. To są dwie różne rzeczy. Zawsze trzeba zachować zdrowy umiar i rozsądek. Bardzo często ludziom się wydaje, że są panami, bogami. Zawsze powtarzam, że my jesteśmy sługami, a nie szefami. Szefem jest Pan Bóg. Czyli krótko mówiąc, nie zbawimy całego świata, bo zbawił go Chrystus. Nie pomożemy wszystkim ludziom, bo to jest po prostu niemożliwe. Tego On od nas nie oczekuje. On nie oczekuje ode mnie, żebym ja pomogła w tej chwili jakiejś kobiecie, która umiera z głodu w Afryce albo w Sudanie, nie ma wody. To akurat robi Janka Ochojska, ale też nie pomoże wszystkim. Nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, myślę, że jest w moim wyobraźni, ale to jest Pismo Święte. Mówi Święty Paweł o tym, że jesteśmy ciałem Chrystusa, jednym ciałem Chrystusa. I jeżeli boli w ciele nas palec, to jesteśmy do kitu. Już nie mówiąc o zębie, a zwłaszcza o mężczyzn. Katastrofa. Więc i wtedy jedna mała część naszego ciała, jeśli nas boli, to całe ciało cierpi i boli. Natomiast jest odwrotnie. Jeśli zakleimy jakąś ranę i przestaje nas boleć, to całe ciało zdrowieje. I to jest, myślę, bardzo ważne. Jest wielka pokusa pychy, jeżeli się pomaga innym ludziom. My nie mówimy, że my pomagamy, bo w sensie dajemy i nic nie bierzemy. My bierzemy wzajemnie, ponieważ my jesteśmy razem. Ludzie, z którymi my żyjemy, to nie są nasi podopieczni. To zakłada pewną hierarchię podopieczni. Ja się tobą opiekuję. Trzeci rodzaj prawdy według księdza Tischnera. Nie będę mówić, bo jesteśmy w kościele. Więc nie. My pomagamy sobie wzajemnie. Mój Artur, którego trzeba wykąpać, czasami nakarmić, choć normalnie ma sprawne ręce, ale autystyk żyje w świecie rozbitym, więc jak on jest taki rozbitą ma wnętrze, to nie jest w stanie skupić się na jedzeniu. Trzeba go nakarmić. I tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że ja się nim opiekuję, my się sobą opiekujemy wzajemnie. I tak zresztą w rzeczywistości jest. Bo jak ja mam jakąś książkę, którą chcę przeczytać i on zdoła ją złapać, to on ją chowa głęboko u siebie pod poduszkę i wieczorem ja muszę spać obok niego. Jeśli mnie nie ma, to kto inny, bo on ma w nocy ataki padaczki też. To on wyciąga spod poduszki i masz Gosia. On mi chce sprawić przyjemność. Macie czas, opowiem wam anegdotkę, po której będziecie płakali, ale nie wiem, czy chcecie. Mianowicie umierał święty Jan Paweł II. Znaczy święty był zawsze, ale dziś jest publicznie święty. I Artur jest fanem papieża Jana Pawła II, a obecnie papieża Franciszka. Jechał papieskim tramwajem w Krakowie. Pociągnął papieża za sutannę i papież go przytulił. Szczęście było po prostu, nie wiem... Ale był fanem i jest do dzisiaj świętego Jana Pawła II. Umierał papież. Artur jest człowiekiem głęboko upośledzonym, ale widział, to było w domu naszym na wsi. Ja byłam z dziećmi, które jeszcze wtedy były ze mną, liczną grupą, 9 ich wtedy, 8 było. Robiłam coś na dole w takim małym drewnianym domku, a na takim stryszku przerobionym przez nas na pokój dzieci miały telewizor i oglądały relacje z ostatnich chwil, informacje z Watykanu. Ja natomiast miałam radio. Artur był razem z dziećmi. I nagle zrobiła się cisza w radiu, bo tam kolację robisz, nie pamiętam, coś w kuchni. Zrobiła się cisza. Ja wleciałam na górę i to był ten moment, kiedy ogłoszono śmierć Jana Pawła II. I Artur był z dziećmi i w pewnym momencie Artur spojrzał po nas i mówi, nie ma papież. Słuchajcie, ten człowiek, który w ogóle wydawałoby się nie wie na jakim świecie żyje, zrozumiał, że nie ma papież. Pojechaliśmy na Biały Marsz do Warszawy. Była tak organizowany taki Biały Marsz ku czci papieża zaraz po śmierci. Z dziećmi wszystkimi, ale Artura zostawiłam w domu w Warszawie naszym. No to już późnym wieczorem ten marsz ze światłami.
Wracam i Artur się kręci, po prostu wierci, szuka czegoś histerycznie, nie wiadomo o co chodzi. W końcu gdzieś spod materaca, też nie zapomniał gdzie to schował, wyciąga mi jakiś album, który znalazł w bibliotece tamtego domu, to jest dom dla bezdomnych, ze zdjęciem Jana Pawła II, podaje mi ten album i mówi: masz papież, nie płacz Gosia. Rozumiecie? Oddał mi papieża, żebym ja nie płakał. Nieprawdopodobne. Facet, który nie powie jak się nazywa i nie ubierze sobie majtek. Więc nie jesteśmy panami bogami i dlatego każdy z nas musi zachować pewną przestrzeń i odpoczynku, i jak i swoich zainteresowań, i oczywiście przede wszystkim modlitwy. Jeśli się nie uczepimy Eucharystii i Chrystusa, i Ewangelii oczywiście, no to kicha, będziemy rządzić światem po swojemu. Iż tacy, co przemieniali świat w bardziej sprawiedliwy, byli pan Stalin, paru innych, którzy w historii chcieli zaprowadzić sprawiedliwszy świat i wymordowali kilkadziesiąt milionów, jak nie więcej ludzi.